bardzo dobrze odzyskał piłkę. Zobaczymy ponownie Szaparenko. Zawahał się teraz z oddaniem strzału. Mógł i powinien był próbować już strzelać. No ale zobaczmy, tą piłkę zgarnął Kabajew i... No teraz tak sytuacyjnie spadaliśmy. Wykluczone z europejskich pucharów, więc tutaj mówi się o kwocie 3,5 miliona euro za tych dwóch zawodników, a teraz miał Bujalski doskonałą okazję, chyba... Powiedz Mediny. Próba Partizana, jeszcze nie koniec, blokowany Karabajew, ale utrzymał się przy piłce, choć tutaj to zagranie bardzo nierozsądne, bo... W eliminacjach Ligi Mistrzów, zobaczmy. Pierwsza szansa przed nim. Lewonożny Saldania czy Buszczan Saldania! Ależ zrobił to fantastycznie, wyczekał do końca. Więc wydaje mi się, że tutaj jeszcze to, że Dynamo przegrywa, to nie znaczy, że będzie mało sytuacji pod bramką Partizana. Wręcz przeciwnie. No i teraz była szansa, by tutaj gospodarz kazał kontynuować grę. I teraz znakomita akcja, Bujalski. Szaparenko, jeszcze raz Szaparenko, dokręcona piłka, jednak nie na tyle mocno, by to zagrać. Poszukać uderzenia, ale też miał jeszcze chyba trochę lepsze warianty na lewym skrzydle. Z dystansu próba mocno, bardzo mocno strzelał Braszko, ale to uderzenie... No i teraz w swoim stylu Jarmołenko, jeszcze raz okazja i była szansa. Jovanović obronił, uderzył. I potem jeszcze była szansa z okolic 16 metra Kabajewa, ale wybroniło się, wybronili się goście. Znakomitą okazję miał Diaczuk. No wydaje... Diaczuk, dobre podanie Wiwczarenki, Kabajew. Jeszcze bez przyjęcia gol, 1-1, Szaparenko, 40 minut. Dziesiątka i tutaj świetnie odnalazł się w polu karnym, bez przyjęcia. Uderzenie z pierwszej piłki i futbolówka wpadła do bramki. Jeszcze miał okazję Karabajew, też zapędził się pod bramkę. Szansa, gol, gol, 2-1. Realnie, bo była szansa na kontry, na to co lubią, to teraz trzeba troszkę pokreować, a zobaczymy czy będą w stanie w ten sposób wykreować sytuację. Teraz błąd popełnia Buszczan Saldania indywidualnie. Saldania po słupku interweniował Georgi Buszczan. Kabajew, Vanat. Jeszcze uderzenie, rykoszet, gol! 3-1. Bujalski. Trzecia minuta doliczonego czasu gry pierwszej połowy. Zawahał się w bramce Jovanović. I jeszcze mogli tutaj. Trotny reprezentant Ukrainy, wychowanek Szachtara Donieck, grający w Dnipro. No i teraz jeszcze jedna okazja. To chyba szukał swojej szansy. Bardzo łatwo zgubili krycie. Jeszcze trącona piłka, mocne uderzenie prawą nogą w kozioł. Diaczuk dwa razy w pierwszej eliminacji Ligi Mistrzów. Dobre, prostopadłe zagranie i kolejna szansa przed ekipą Dynama. Gole 4-1, ależ to kapitalnie zrobili. 25 minut jeszcze tego meczu w Lublinie, plus tych kilka zapewne doliczonych przez niemieckiego arbitra. Jest gol, jest druga bramka, bramka zaliczona. No na razie nie, choć złe, bardzo złe przyjęcie piłki. No i w efekcie ma okazję Vanat, ale uderzył nad bramką. Jednak naprawdę zbyt łacznych Aleksandara Stanojewicza. Vanat indywidualnie, jeszcze Vanat, nie była to najlepsza interwencja Ściekicia, skończyło się tylko... Teraz widzieliśmy Pichaloniuk, pierwsze co to piłka na wolne pole do Wołoszyna, bo wie jakie ma możliwości ten zawodnik. Świetnie zrobili to gracze Dynama, to podanie od Kabajewa, naprawdę znakomite do Szali.
w tym spotkaniu. Ponad 15 tysięcy kibiców. Taka informacja pojawiła się. A teraz to było naprawdę piękne uderzenie. Jeszcze nie koniec, gol! 5-2, siódmy gol w tym spotkaniu i bramka. Który takich błędów nie powinien popełniać, powinien tą piłkę wyeksplodować do boku boiska. Dynamo, zobaczmy, Dynamo nie przestaje napierać. I może być za moment. Tu zabrakło naprawdę niewiele, by to było trafienie numer... I kolejny raz Partizan, Wołoszyn. Pichalionok. Jeszcze walczący Lonwajk o piłkę i proszę. Tylko przez moment. Awansować do drugiej rundy eliminacji Ligi Mistrzów. Ale zobaczmy, teraz to jest... jeszcze jedna okazja i gol! Gol numer 6.